Zanim przejdziemy też do kolejnego projektu uchwały, to jest do druku nr 7213, też chciałbym Państwa poinformować, że do tego druku został dołączony wniosek o odstąpienie od wymogu określonego w paragrafie 19 ust. 4, który poddam pod głosowanie. Jeżeli ktoś z Państwa w tej sprawie chciałby zabrać głos w sprawie wniosku, to proszę bardzo. Rozumiem, że nikt. W związku z tym przystępujemy do głosowania nad wnioskiem. Kto z Państwa radnych jest za jego przyjęciem, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Tym samym wniosek został przyjęty. I Pana Przewodniczącego proszę o przedstawienie projektu. Projekt uchwały dotyczy umowy najmu brak w Szkole Podstawowej nr 55 przy ulicy Dobczyckiej 20. Opinieliśmy pozytywnie zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 55 kolejnej umowy najmu części dachu budynku przy ulicy Dobczyckiej 20 z przeznaczeniem na stację bazową telefonii komórkowej. Tak jak to już było poprzednio, do pisma, które otrzymała Rada Dzielnicy, dyrekcja szkoły dołączyła dokumentację, sprawozdanie z badań wykonane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie, pomiary promieniowania elektromagnetycznego. Dziękuję. Otwieram dyskusję nad projektem. Jeżeli ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos, proszę bardzo. Myślę, że też warto powiedzieć, że z tego raportu wynika, że w żadnym z tych punktów tam te normy nie są przekroczone. Tak, tak, gdyby było inaczej, to nie byłoby pozytywne. No, to warto powiedzieć. Nie wiem, czy ktoś z Państwa radnych w tej sprawie chciałby zabrać głos? Pewnie, że nikt. W związku z tym przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały w druku 7213 w sprawie umowy najmu dachu w Szkole Podstawowej nr 55. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w tej sprawie? Proszę o podniesienie ręki. 17. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 3 osoby. Tym samym uchwała została podjęta.